Dzięki za follow! Doszło do mordu! Siemano, cześć! Witam, kolejna część Megamena, kolejna część serii, z którą teraz już spędziliśmy naprawdę sporo czasu. Podobnie jak z Castlevanią, z tym, że Megamenów jest znacznie, znacznie więcej. Zobaczymy, jak to będzie szło sobie dalej. Megaman 5. Mamy tutaj oczywiście wstęp fabularny dla chętnych. Można sobie przeczytać. Z czwórką spędziłem zaskakująco miły czas, po tym jak trójka mnie trochę przemęczyła, przyznam, bo była taka dość błędogenna, trudna, a do tego miała te swoje spowolnienia. Czwórka była bardzo przyjemna. Piątka już widzę, że wstęp fabularny ma dużo lepszy. Zobaczymy, czy błędy, które w czwórce zostały poprawione, ale nie rozwiązane, tutaj będą już wyzerowane. I czy sam gameplay doczekał się jakichś unowocześnień, których może w poprzednich grach mi brakowało. To co? Może bez zbędnych przedłużeń przejdźmy sobie do gierki. Czat już tu widzę, zaczął goreć. Fajnie, cieszę się. Jesteśmy już na wyborze. Poczytajmy sobie nazwy bossów. Bo tak jak wspominałem w poprzedniej grze, one się robią coraz bardziej absurdalne. Jak był Fireman, to potem nagle był Sparkman, jakiś, bo to był człowiek ogień, potem był człowiek iskra, potem jeszcze jakiś dalej idący typu Pyro. Teraz mamy na przykład Napalmana. Tak żeby iść jeszcze dalej w absurd. Crystal, Gyro, Gyroman, ale bym zjadł kebaba. Starman, Waveman, Chargeman, Stoneman, Gravityman. No dobra, są tutaj jakieś siły natury, przynajmniej można powiedzieć, że wracamy trochę do korzeni. Niektóre tylko bossy są bardziej absurdalne niż poprzednie, no ale gdzieś trzeba szukać nowych inspiracji, prawda? Drożdziak, elo! Zgodnie z tym, co zdążyłem się standardowo dowiedzieć, a trochę sobie poczytałem dla odmiany, żeby może mieć trochę więcej insajdu, ale tego insajdu i tak nie mam za dużo, bo o tej grze te późniejsze części Megamena, mimo że też popularne, nie były aż tak dobrze poopisywane, a to dlatego, że prawdopodobnie ta popularność od dwójki trochę się rozmywała, mimo tego, że dalej była to gra bardzo głośna. Pierwszy Gravity Man, let's go! Tak, jak skończymy Megamena, standardowo będzie Geometry Dash. Widzę tutaj, że Rock Coil, przepraszam, Rush, bo nasz pies nazywa się Rush. Ktoś mi dłuższy czas mówił, że to jest Rock. Z tego co się zdążyłem zorientować, chyba że ktoś wprowadził mnie w błąd w internecie, to jest to Rush. Ja cały czas na niego mówiłem Rock, tak jak Rock Coil, co się chyba nazywała jakaś moc albo atak w Pokémonach, coś takiego. Dobra, lecimy. Standardowo mamy... Jest. Czy mamy teraz różne poziomy naładowania? Nie. Dwa poziomy naładowania mojego Mega Bustera. Doskonale. Ło. Ło. Zrobię może jeszcze jeden myk. Bo nakleiłem tu te wspaniałe rzeczy związane z donatami, a widzę, że one zasłaniają część hubu. Przesuńmy je sobie w takim razie bardziej, tak żeby te paski nie były zasłaniane. Chociaż z drugiej strony teraz tutaj będzie wyglądało słabo. Zobaczę jak wyjdę z pauzy, to będzie wyglądało lepiej. Tak szczerze, tam jeszcze tak samo przeszkadza jak przeszkadzało. Dobra, niech zostanie tu. Jest ok. Jest ok. Sorry, to wszystko są nowe elementy, dlatego tak też nie byłem pewien co do ich ustawienia. Podobnie przeszkadzało mi w montażu, że jak gadaliśmy między sobą, ja czytałem rzeczy z czatu, to nie było tego czatu na dobrą sprawę czasem widać, bo przestrzeń była za jasna, więc dodałem jakby takie ten fade, background delikatnie przezroczysty do waszych wiadomości, żeby było je po prostu lepiej widać. Dowiedziałem się, w wersji beta Mega Man miał się nazywać piesek Rock, w finalnej wersji mieli na Rush. Ach, widzisz, to też sprawa jest taka, że Rock to chyba była nazwa jednej z postaci w ogóle w oryginalnej japońskiej wersji, bo w Mega Manie, z tego co się zdążyłem dowiedzieć, amerykańskiej wersji pozmieniali te nazwy tak, żeby to były bardziej roboty nawiązujące do różnych rzeczy. W wersji japońskiej te postacie były nawiązujące do muzycznych aspektów. Rock, blues, czyli gatunki muzyczne, ale też... What the f... Co? Okej, okej.
Opóźnienie nie zmieniałem. Opóźnienie też powinno być standardowo zerowe, chociaż na pewno jakieś drobne się zdarza ze względu na różne jakieś takie pierdoły. Matko, jestem do góry nogami. No przecież to jest... Co tu się dzieje? A teraz dół to dół, czy góra to dół? Odwrotnie jest, góra to dół. Okej. Okay. Muszę wcisnąć w górę, żeby zrobić wślizg. Paradoksalnie to jest bardziej intuicyjna opcja. Wersja. Tak myślałem, że łańcuch mi nic nie robi, ale chciałem się upewnić. Dobra, jest git. Jest git. A tak, Wilgax, przy okazji wstawiłem te... jak pokazywałeś na swoim streamie tę figurę, to przy okazji naszej rozmowy przy Mega Manie 4 wstawiłem fragment twojego streama, gdzie pokazujesz to miejsce. Chociaż przyznam, że nie wkleiłem tam żadnych twoich merytorycznych wypowiedzi, tylko bardziej twoje WoWy. Ale to raczej nie jest jakoś bardzo problematyczne. Okej, czyli muszę dosłownie dotknąć strzałki, żeby zmienić tą grawitację. Spoko. Rok to imię Mega Mana, teraz oficjalnie od 11 w angielskiej wersji. A widzisz. Oficjalnie już. Proszę. Nie potrzebuję tego roka. Dobra. Lecimy dalej. Już nie mam tu żadnych bonusów, więc... O, fuck. Żadnych mocy. Antagonistów. Więc łapanie amunicji tutaj niewiele mi da, chyba żebym używał faktycznie... Rasha. Bo... Podoba mi się ten przeciwnik. Duzi przeciwnicy, poza tymi statycznymi, jak pies, jak ślimak, jak kot, wcześniej byli raczej bardzo takimi prostymi bryłami. A tutaj dużo szczegółów włożyli w tego gościa, więc to mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. Dobra, można usprawiedliwić tym, że chciałem dać ci treść do filmu, okej? Okay? Ale ja ci absolutnie niczego nie zarzucam, czy... nie próbuję... O! Nie próbuję cię... wprowadzać tutaj w jakieś wyrzuty sumienia, spokojnie. Co daje znać, bo faktycznie miałem w międzyczasie okazję właśnie pogadać Yahu siemano z Yahem w komentarzach pod którymś filmem i trochę sobie poczytać, potem posprawdzać i rzeczywiście była ta różnica, o której teraz mówiłem. Jestem jeszcze nierozgrzany, widać to. Nie mówię o moich umiejętnościach, tylko bardziej o tym, że żeby czytać czat, to nie mogę bardzo patrzeć na ekran. To jest coś, co się normalnie nie zdarza i raczej nie przeszkadza patrzenie na czat w graniu w normalnych warunkach. A teraz jeszcze muszę się... Co za hamuwa, no ja nie mogę. Serio? Serio? Kolce tak po chamsku? Zaraz za wyjściem z pomieszczenia? Uwielbiam takie tanie zagrywki. Podoba mi się, jak sprite amunicji jest spięty ze sprite'em mojej postaci. Te kolory są na tyle spięte, że jak zaczynam ładować mój Mega Buster, to też to mryga. O, dwa razy trzeba trafić. Myślałem, że raz. Dobra, i teraz od razu w prawo. Dobra, udało się. Jest git. Dzięki, Wilgax, bardzo, serio. Jak będę miał jakieś większe community oglądające typowo stare gierki, to na pewno gdzieś tam będę podrzucał. Teraz raczej wrzucam do filmów na YouTubie po prostu, bo tam mam po prostu więcej. A Gravity Man, to ma w sumie sens. Tylko jak go trafić? No pewnie tak. Jesus. No. Weź się przyzwyczaj. Czy ja mam jakieś tanki? Nie mam mi tanków. Ale mi to robi wodę z mózgu. Co oni się odwraca wszystko i nie mogę trafić. Tak, w sensie rozumiem, no ale... Mam tutaj taki problem też, że ja... Nie ogarniam tego, że góra to góra, a dół to dół. Tak do końca. Jak się zmienia grawitacja, to mi się też odwraca góra z dołem. I w ślizgu nie potrafię zrobić sensownie. Zresztą jak on zmienia grawitację, to też... Dobra. W miarę ogarniam już. Sekunda. Dobra. O. Dobra, mam cię. Idź z tą gością. Zgiń. Strzał nie, man. Dobrze. I tak, to był dość prosty boss, tylko...
zrobił taką chwilową wodę z mózgu. Tak jak te levele w Geometry Dashu, które wprowadzają nowe mechaniki. Ktoś napisał swoją własną. Musisz się przez chwilę nauczyć tej mechaniki, zanim uda się zrobić coś więcej, zanim uda się pokonać tego typa. Gravity Hold. Ciekawe, co będzie to właściwie robiło, bo na dobrą sprawę to chyba nie jest broń, która po prostu będzie zmieniała grawitację. To raczej nie powinno tak działać. Więc będzie to coś, czego jeszcze nie widziałem. No i dobra. W takim razie, posiadając już broń Gravity Mana, jaką jest ten... Co? Gravity Hold? Tak? Gravity Hold? Lecimy na kebaba. Mieszana. Myślę, że jak grasz w piątkę, to następna stara gra to będzie szóstka. Tak, szóstkę jeszcze ogramy, bo to jest, zdaje się, ostatnia część, która wyszła na NES-a, tak? Jeśli mnie pamięć nie myli. Potem będzie chwila przerwy, bo też nie chciałbym tyle tych Megamanów cisnąć z rzędu. Castlevania były na tyle różne, że mi się chciało, a w przypadku Megamanów jednak nie widzę aż takiej potrzeby. Bo one są na tyle podobne do siebie momentami, że chciałbym czasem zrobić jakąś przerwę na coś... Siema Tobik! Na coś... nowego. Znaczy nie na nową grę, dalej starą, tylko jakąś inną. Prawdopodobnie będzie to Adventure Island, bo bardzo od dłuższego czasu mi chodzi po głowie, żeby to jakoś ograć, tylko muszę wymyślić dokładnie, jak to zrobić, żeby to miało sens, ogrywanie tego. Dobra, zobaczmy, co robi Gravity Hold i mam nadzieję, że nie zmieni grawitacji. Zmieniłem grawitację, a to mi zabija w ogóle latających przeciwników. XD. Haha. Może w telefonie to jest skomplikowane, kochanie. Ale zaraz ten. To nie musisz, daj spokój. No, wszyscy oglądają raczej na komputerach. Chociaż pewnie nie każdy, ale... Gdzie się je daje? Daj spokój. Co? Gdzie się je daje? Nie wiem, gdzie się daje, bo nigdy w życiu nie oglądałem streamów. A w ogóle czemu chcesz mi dać donate'a? Przecież prowizję za to stracę. To nie dam ci. Spokojnie. Kochani, dajcie donate'a. I tak jesteś trzecim najczęściej donate'ującym. Ja? No, 2 złote mi dałaś. Co? Zostawiłam mu telefon, żeby sobie zamówił jedzenie, a on sobie zaczął dawać donate'y. O. A tak naprawdę to wprowadziłem to ręcznie, spokojnie, żeby tylko jakieś tam na ksywy były sobie wisiały, spokojnie. To jest oszustwo. Nie wierzcie wszystkiemu, co widzicie. A ja mu dałam telefon na godzinę, zostawiłam go z moim telefonem, żeby sobie zamówił jedzenie. Taka byłam dobroduszna, dobrosercna. A to proszę. Ale Tipli i tak nie jest takie złe, bo mi chyba z tych, jak sam sobie wysłałem chyba 3 złote, to mi zabrało z tego 15 groszy, coś takiego, więc nie jest źle. 5 groszy za złotówki to jest całkiem niezła przebitka. Co jest? Dream postem też mam. Dobra, czy mogę w takim razie odwrócić tą grawitację i zabić? Wow, ale to jest przydatna rzecz. Spadaj! Bye, man! Wspaniałe. Wspaniała broń. Bo nie jest taka prosta. To jest Mario! To jest Mega Man. To jest Mario! Ja grałam w takiego Mario! Prawie. Ty grałaś w Mario Forever chyba. Wydaje mi się, że to Mario, które ty kojarzyłaś z Mario Forever. Bo na komputerze grałaś, prawda? Nie wiem. Jest Forever Young w moim serduszku. Nie, ale ja pytam, czy grałaś na komputerze. No tak, na komputerze. No. To prawdopodobnie w Mario Forever. Wyglądał tak. O tak. A to dziwne, że tak wyglądał. No tak. No w sensie, to pewnie nie był Mario Forever, skoro tak wyglądał. No przecież był. Ja ci powiem. Ona w połowie ma rację. Widzisz, Wilgax mówi, że w połowie masz rację. Bo on zginął od swojego prawdziwego Mario. Znaczy, jakbym podskoczył i ja bym zmienił grawitację, to on zginie? Nie, tylko latający giną. Ale bardzo fajna broń w ogóle do zabijania latających. No taka śmieszna, bo robi tą animację, że oni tak odlatują. To jest... Kurwa, zabawne. O, przyjemne, że jest tutaj ten element tła, który... Krapski! Kochani, dzięki bardzo. Ja grałam w takiego Mario. Dar w postaci całej podcięciu prowizji polskiej złotówki. Tak, dzięki, Krapski. Takiego grałam Mario, kochani. Zobacz. A, czyli standardowe Super Mario Bros. I ty w to grałaś na PC-cie, na komputerze? No, znaczy miałam grać, nie miałam telefonu.
Pawciu! Kochamy GD i Drożdżak. Drożdżak, jesteś popularna, patrz! Chociaż to już po Discordzie widziałem, że jesteś, ale... Takie. O, o, o! Czekaj, czekaj! Zginąłem. No tak, 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 Super Mario Bros. To z NES-a właśnie. Z tej samej konsoli, na którą wyszedł ten Mega Man, więc dobrze rozczytałaś, że jest podobne. Nie jest podobne, tylko jest takie samo. To jest ten... Plagiat! No nie pomożesz, nie pomożesz. No. Plagiat! Nie do uratowania kobita. O nie, tutaj potrzebuję Gravity Holda. Spadaj. Paulin. Spadaj. Paulin. Spadaj. Czekaj, co? Złapałem, liczy się? Bo nie wiedziałem, czy to się liczy. Co, kochanie? Paulinki. A, powiedziałem ci, przepraszam. Może ich nie zauważył. Dobra, zebrałem. A, jest git. Tak, zebrało się. Wspaniale. Tylko teraz nie mam Gravity Holda za bardzo, a potrzebuję go na pokonanie bossa. Później. Warto było złapać jakieś ammo. Polish Paulina meme. Polisz? Nie, nie, polisz w sensie nie polisz językiem polisz, tylko polisz, że Polska. O, mocny gaz. Ostatnio akordeon mi kupił 2 mocne gazy. Przeczytałaś to tak, że to przestało być memem, ale dobrze, bo jakby inaczej mogliby mi streama zdjąć. Nie, no na początku... Jak już mówisz mocne gazy, to tam E jest, ale... wtedy już nie działa. No wiem, specjalnie powiedziałam, bo najpierw powiedziałam dobrze. Ja w ogóle tego... O, widzisz? Napisał, że przeczytała, tak. I ja w ogóle nie wiedziałam, nie znałam tego, ale później jak mi akordeon dopuścił, a ja w ogóle jestem taka, że mnie nie śmieszą rzeczy z internetu. Jestem taka jakaś obdarta z uczuć. I jak to usłyszałam, to się śmiałam cały tydzień z tego, więc... Nie tydzień, tylko cały czas się śmiejesz, kochanie. Co? Musisz patrzeć na miniaturki, bo te miniaturki... Nie musisz, Jachu, nie musisz, naprawdę. Bardzo się cieszę, że oglądasz, bo dużo fajnego insightu wnosisz do tego, kochani, do filmów. Ten potworek z kokardką różową to ja i to ja sobie wymyśliłam różową kokardkę. I dzisiaj już mam różową bluzę. Jestem jeszcze taka... Jak to się nazywa? Sni! Ludzie, którzy już oglądają moje filmy tak, żeby obejrzeć moje filmy, to raczej tak nie kojarzą tych miniatur, myślę. To raczej jest dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają. Fajnie są te zaprojektowane. Ej, zginę zaraz. O, chciałem pochwalić bossy za projekt. No nie! Kurde, no! No i teraz będę musiał walczyć bez... Motyla, noga! Bez Gravity Mana, bez Gravity Holda. O nie! Górą puścił, górą puścił! Oj, muszę przejść cały poziom jeszcze raz! No dobra. No, co? Myślałem... A życie zebrałem po drodze. English or Spanish. A w końcu Hiszpanie wygrali, nie? Z Anglią. Finał. A, czyli ten komentarz mam. Tak, to był duży mem, bo tam English or Spanish to była taka sytuacja w internecie, która się wydarzyła. Więc... Więc ten mecz ogólnie był dużym memem na dużą, dużą skalę. Ludzie niezwiązani z piłką nożną nawet bardzo się zaangażowali jakby w projekcję dalszą tego memu. Ja słyszałam, że w Hiszpanii nienawidzą turystów i ich obsisują tymi psikawkami do podlewania trawy. I takimi też pistoletami na wodę. Whoever moves gay is English or Spanish. Tak, pamiętam, widziałem shot z tego wywiadu. Bo to było na jakiejś konferencji chyba, nie? Oni siedzieli przy takim długim stole. Wichura się zebrała. Będę rzucał kebabami! O, dostałem Rajeta, świetnie. Bardzo przydatna rzecz, jeśli chodzi o pokonywanie takich trudnych formatów z dużą ilością ruchomych platform i przeciwników. Co to było? Co to było? Dziwny ten dźwięk, nie? To był Messenger. Ach. Ksiądza tu mamy. W ogóle chcę zwrócić uwagę, już na początku tego levela zwróciłem uwagę na to, że czasem się chowałem za chmury i boss się też chował za chmury, co w ogóle było strasznie fajnym wykorzystaniem asetów, że mogą się chować przeciwnicy za chmury, a to dlatego, że wcześniej mieliśmy frontline, czyli to, po czym Mega Man skakał, samego Mega Mana i przeciwników, i backline, czyli
background, czyli chociażby niebo i chmury. Tutaj fajnie, że część tego backgroundu została wyniesiona naprzód, żeby po prostu zasłonić. Podoba mi się, że każdy ten level tutaj ma tak wyraźną mechanikę swoją, zaznaczoną. I na razie przeciwnicy też są bardzo specyficzni dla każdego poziomu. Zdaje mi się, i nie zauważyłem jakichś większych lagów, co też jest dużym plusem. A tymczasem Gravity Hold, atak kebabem, Gyro Attack pomoże nam pokonać Napalmmana. A to pewnie dlatego, że jak wszyscy wiemy, kebaba grzeje się na takich śmiesznych piecach. Kebab wygrywa z piecem. Sedzi, ksiądz. O, tygrys. Zabije mnie. Nie lubię tych przeciwników, którzy tak robią. Cóż, nie wiem, czy pamiętacie, jak się zdenerwowałem na przeciwnika w poprzedniej grze. Kurde, no odejdź ode mnie, ty... Muszę przeładowywać te rzeczy. To się odwaliło z tytułem streama. Wyślę ci na FC, co? Na DC. Mam wszystko na maksa. Dobra. Straszność, ta Minka, co to się pisze? Kamski. Minka? Kamski? A ta płacząca? Nie wiem, dla mnie to jest jakaś straszna maska. No bo ona płacze i ma depresję. No to jeszcze taka... Dobra, muszę chodzić cały czas z naładowanym megabusterem. Dobrze, jak się śmiejesz, tak... i masz depresję. To w sumie jest bardziej standardowe chyba niż płacz. W przypadku depresji akurat. Ogólnie ta gra ma dobrą grafikę, jak na NES-a. Spójrz na ruchome elementy w tle. To jest wtedy wysoko funkcjonująca depresja. Tutaj tylko Megabuster to zabija. Zwykłe ciosy się odbijają, ale zepsułem widzów faktycznie. Szatańska Minka! Ale ty jesteś chyba tylko To nie jestem ja! Nie? Nie jestem ja! Wygląda jak ty. Tak, niedługo to prawda, bo żeby mieć suby, ja już sprawdzałem swoje statystyki. Chyba wam nawet je wysyłałem. Potrzebuję 12 osób, czyli 50 widzów, w sensie followersów. I będę już mógł mieć suby faktycznie, bo wszystkie pozostałe warunki mam spełnione. A suby to subskrypcje? Subskrypcje, tak. Ale nie możesz mieć subskrypcji? Nie, trzeba mieć wystarczająco dużo obserwatorów i tam spełnione jakieś statystyki na streamie. I wtedy możesz zostać towarzyszem i dostać subskrypcję. Bo subskrypcje na Twitchu są płatne. O, to co Pawciu wysłał, to takie podobne do mnie. Nie, nie Pawciu, tylko Wilgax. Nie, no tu! Dzięki za follow! Doszło do mordu! Drożdżak, nie wiedziałem, że ty nie followujesz. No przestań, ale nie zasłaniaj mi, no bo przecież to już jest przegięcie. Cios poniżej pasa, panie, nie wolno tak. Nie przeszkadza się facetowi w grze, bo się denerwuje. Wyjdę z siebie, no. Staniesz obok mnie, nie, nie, przestań. Bo stoję ja. Dotykaj mnie, błagam cię, no bo zaraz naprawdę nie wyczynię. O, ktoś powiedział, żebym go nie torturowała. O, mogę tak zrobić, świetnie, leć stąd, fruń, spadaj. Przemoc rodzinna. Jeszcze nie rodzinna. Jeszcze mogę się rozmyślić. To się nie oddam pierścienia. Jestem władcą pierścieni. Spoko, wylosowałem go z jajka niespodzianki. Mi do przemocy, nie torturuj go. Hur, auf! O Jezus, nie powinienem mówić tak niemieckim akcentem. Będę jednym z pierwszych subów. Dzięki, Yahoo. A ty możesz być pewny, że te materiały, jeśli chodzi o stare gierki, będą się pojawiać, bo straszną zajawkę na to złapałem. O, no, wreszcie udało się. Dobra, to tego przynajmniej nie czuję. Może oni się dobrze bawią, przynajmniej. No bo jak głaskam, żebym była dobra. No chciałem ten mocny k***as. Mocny k***as! Czy ja mogę stąd wyjść jeszcze? Arcoil, możesz tak odbijać teraz? Czy ja mogę się od niego odbić dwa razy? Nie, mogę. YouTube teraz podwyższył stawki za wyświetlenia, a Twitch raczej idzie w drugim kierunku. Czyli ignorowanie tych twórców.
Nie złapałem tego. Czy ja powinienem się zabić i po to wrócić? Myślicie, że to jest warte, żebym się zabił i po to wrócił? On mnie pewnie cofnie. Chce się dać zabić. No tam była ta N-ka. Ja bym ją chciał. N-ka, no. Ja ją chcę. Się boję, że ona faktycznie będzie turbo przydatna. Dobra, tylko jak ją dorwać? Bo jak próbowałem normalnie, to przeleciałem. Gravity Holdem nie. Arjet. To raczej się nie uda, bo Arjet zginie, jak tylko wejdzie w kontakt z czymś. No właśnie. O, udało się. Sztos. Dobra, udało się. Mega. Cieszę się. O. Powiedzieć, I'm sorry Twitch, mocny call is strong space, but gas call is in Polish sparkle. Przeczytałem. What I should say is that the bad word that I used was like a meme in Poland after the visit of I Show Speed. So, sorry Twitch administration, I didn't mean to. It just came out naturally. I won't be doing that again. I'm really sorry. Oh, nie, jest słabo. No myślałem, że jeszcze będzie, no dajcie mi ten. O. Jakie wieści? O! Odwołali? Nienawidzę tych rakiet, bo one działają tak jak w czwórce działał ten Dustman, on się chyba nazywał. Rzucał tym czymś i trzeba było odskoczyć do góry. No przecież to jest... Wkurza mnie. Ja wiem, słuchaj, że to nie są żarty. Zdaję sobie sprawę, że to łatwo złapać na Twitchu w ogóle bana. Już nie jednej dziwnej sytuacji słyszałem. A co gorsza, polska administracja Twitcha, w sensie ludzie, którzy się tym zajmują, jakoś tak nie bardzo są chętni, żeby potem pomagać z rozwiązywaniem problemów. Więc też wolałbym nie wyłapać zaraz na dzień dobry. O, cześć Adi. O, szlak. Ty, kompletnie się go nie spodziewałem. Znaczy, za drugim razem to po prostu jak głupek w niego wpadłem, ale za pierwszym razem się go nie spodziewałem. W strzępkach bardziej. Dzięki za HP! W sumie mogłem o tym pomyśleć, to był bardzo dobry pomysł. Co się wydarzyło? Emulator zrobił mi bardzo dziwną rzecz. Dobra. Czy to się da zabić? Chyba nie. Będę musiał po prostu w dobrym momencie skoczyć. A może da się zabić Gravity Holdem? Też nie. I po prostu muszę wybierać dobre momenty, żeby skakać. Się cykam, zaraz umrę, mam tylko ostatnie życie znowu, no. Się nie przyzwyczaję się, po prostu będą mnie zabijać za każdym razem. O, dobra. A, to nie było, ale się bałem. Po co te literki, ale się powstrzymuje. No, lepiej się powstrzyma, ja chętnie sobie sam to przeczytam. Dobra, lecimy z kebabem. Ale jest coś takiego jak Polska, to już było. Free HP. Wiesz co, na pewno jest bardziej zróżnicowana, to już powoduje, że trochę trudniej jest sobie z nią poradzić. O, granaty! Ty. Ja chyba nie tym powinienem strzelać w niego, tak? Nie, to jest napalm man, tak? Czyli zgodnie z tym powinienem używać gyro. To ja chyba coś źle wczytałem. A może... Nie, ten atak nie jest ładowany. Czemu mam używać gyro, jak to nie działa? Chociaż w sumie... Działa lepiej niż nic. Dobra, użyję sobie i tanka, słuchajcie. Bo nie chcę leczyć tego levela od początku. Może udałoby się tego nie zrobić, ale... O ty gadzie wredny, no jak staję tak blisko...
Rakieta! Prawie mnie zabił, ja cię sunę! Napalm Man, co ty narobiłeś? Ale strzałunia, no co ja ci powiem? PHP. Nie mogę użyć tego czołgu w tle, bo Mega Man nie miał wgranego oprogramowania do rozjeżdżania, do prowadzenia czołgu. Rozdaje życie jak nienormalna, chociaż u Gentle Ray inaczej jest, może dlatego, że to losowe. No akurat może nie mam szczęścia do dostawania żyć, ale fakt faktem nie ma to większego znaczenia, bo mógłbym powtórzyć cały poziom i przejść go jeszcze raz, tak? Natomiast problem jest taki, że ja na razie nie radzę sobie zbyt dobrze z bossami po prostu. I w ogóle nie radzę sobie zbyt dobrze z levelami. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś mojego poziomu koncentracji czy czego, ale radzę sobie gorzej niż w czwórce.